Witam serdecznie na kanale Aktywny Senior. Ja nazywam się Alicja, jestem waszym trenerem fitnessu i jogi i teraz zaczynamy taką specjalną, niedługą serię. To będą 3 odcinki dla osób, które tutaj borykają się i mają problemy z rwą kulszową. To jest ten ból, który może się zacząć tutaj w dolnej części pleców. Najczęściej jednak zaczyna się tutaj gdzieś z tyłu, na pośladku, z górnej części, schodzi później niżej, promieniuje przez całą nogę w dół, aż do pięty. I co tu teraz zrobić? Na pewno dobrze pójść i zdiagnozować, czy to jest tylko napięcie mięśni, czy tam rzeczywiście nic bardziej poważnego się nie dzieje. Ale jeżeli czujecie lekko już, że w pośladku albo tutaj w całej tej tylnej części nogi coś nagle zaczyna się dziać, to dobrze te ćwiczenia robić. Jeżeli jest to zdiagnozowana rwa kulszowa, to ja osobiście zalecam, żeby jak najszybciej zacząć wykonywać delikatne ćwiczenia, które dzisiaj wam zaproponuję, bo tak samo jak z odcinkiem lędźwiowym, kiedy po prostu z powodu wykonywania tych samych czynności te mięśnie nam się przetrenują i wstajemy rano z bólem pleców, to oczywiście przez pierwszy dzień robić okłady ciepło-zimne na przemian, ale już na drugi dzień zacząć delikatne ćwiczenia. Także teraz na tym będziemy się skupiać. Dzisiaj będzie to rwa kulszowa. Zaczynamy na podłodze, czyli jeżeli ktoś leży w łóżku, też te ćwiczenia spokojnie dzisiaj może z nami spróbować zrobić. Róbcie na swoje własne możliwości, nie porównywać się jak ja to robię, bo ja nie mam rwy kulszowej, nic mnie nie boli. Ten ruch jest wtedy dużo bardziej ograniczony, więc dla osób, które ćwiczyły, mogą zauważyć, że nie są w stanie wykonać takiego zakresu ruchu, jak zawsze przy ćwiczeniach robią i to też trzeba wziąć pod uwagę. Taki długi dzisiaj wstęp, ale to są ważne rzeczy, żebyście mieli świadomość, że nie możecie ciągnąć, nawet jeżeli wiecie, ja to umiałem zrobić, a teraz nagle nie, no musicie to wziąć pod uwagę, że te mięśnie się ścisnęły, że ten nerw gdzieś tam jest przyblokowany i będzie ten ruch bardziej ograniczony. To musicie wziąć pod uwagę. Oddychamy spokojnie, liczba powtórzeń indywidualnie dla was, jeżeli poczujecie, że te mięśnie już się zaczynają powoli męczyć, po prostu zróbcie przerwę. Myślę, że dobrze było najpierw zobaczyć pierwsze kilka minut, jakie to są ćwiczenia i spróbować zrobić te ćwiczenia. Nie musicie dzisiaj zrobić wszystkich naraz. Po prostu spróbujcie i wybadajcie, które ćwiczenie na dzisiaj dla was jest najbardziej odpowiednie. Ja zacznę od takich najprostszych, żeby w ogóle rozruszać tutaj te wszystkie mięśnie, bo to nie tylko chodzi o te, które powodują zablokowanie, przyblokowanie tego nerwa, ale również, żeby tu rozluźnić tą górną część, czyli tą dolną część pleców, ten odcinek lędźwiowy, ale również boczne mięśnie pleców, bo to też może mieć znaczenie, a jeżeli ktoś już z rwą kulszową się jakiś czas zmaga i nie rusza się zbyt dużo, to te mięśnie też będą się przykurczały. Także pierwsze ćwiczenia są najprostsze, ale angażujące w dalszym ciągu te same mięśnie, które chcemy, tylko na mniejszym poziomie. Także próbujemy, jeżeli poczujecie, o, to już jest dla mnie za dużo, to następne ćwiczenie będzie też jeszcze bardziej pogłębiało rozciąganie, więc będziecie wiedzieć, do którego momentu możecie te ćwiczenia zrobić dzisiaj. W zależności, jak się będziecie czuli jutro, możecie jutro też je powtórzyć. Wszystko bardzo spokojnie, bez zbyt dużego forsowania. To mam nadzieję, że jasne, taki długi wstęp, trochę nie jak ja, ale to jest bardzo istotna rzecz. No i zaczynamy. Zaczynamy na podłodze. Następne ćwiczenia z tej serii będą już w pozycji na czworaka i w pozycji siedzącej, ale dzisiaj taka podstawa najprostsza, że dla osób, które rzeczywiście mają przyblokowany ten ruch, mogą te ćwiczenia też z nami spróbować zrobić. Także zapraszam bardzo serdecznie. Wspomniałam, zaczniemy najpierw w pozycji leżącej na plecach. Połóżcie sobie stopy płasko
na szerokość bioder. Dłonie blisko ciała na razie, tak potrzebujemy je tutaj na wysokości naszych bioder, że w momencie, kiedy przechylamy, kołyszamy tymi naszymi nogami, to mamy podparcie tutaj biodra, żeby nam to biodro za daleko nie uciekło. To będzie się właśnie opierało nasze biodro na dłoniach. Tak powolutku, bardzo delikatnie, nie na siłę, nie ciągniemy tych kolan do ziemi, tylko sprawdzamy, czy czujemy, że ten mięsień się rozciąga, czy to będzie lewa, czy to będzie prawa strona, w zależności, gdzie u Was wystąpiła ta rwa kulszowa. Dobrze jest też połączyć, tak jak zawsze, wszystkie ćwiczenia z oddechem. Najlepiej, kiedy wdech wykonujemy z nogami na jedną stronę i powolutku wydech, kiedy nogi przechodzą na drugą stronę. Można w tej pozycji pozostać przez kilka oddechów, jeżeli czujecie, że potrzebujecie tutaj takiego lekkiego przytrzymania, wytrzymania w tej pozycji, albo tylko kołyszemy. Tylko żeby to nie były żadne gwałtowne ruchy, bardzo taki płynny, spokojny ruch. I jeśli ktoś z Was czuje, że to ćwiczenie rzeczywiście na Was dobrze działa, dobrze się czujecie, to tych powtórzeń możecie zrobić dużo, dużo więcej. Albo właśnie to ćwiczenie zastosować częściej. Znowu można z lekkim przytrzymaniem. Jeżeli rwa kulszowa jest z lewej, no to będzie Wam wygodniej. Będziecie czuli, jak się rozciągają te mięśnie, kiedy kolana są skierowane do lewej strony. Jeżeli ona jest z lewej, to będzie to na drugą stronę. Ale z podparciem tutaj biodra na naszej dłoni. I jeszcze można kilka razy. Nie odrywamy barków, barki cały czas w tej samej pozycji. I głębokie wdechy. I powolne wydechy. Na początku, jak zaczniecie to ćwiczenie, to kolana mogą być wysoko, a już po którymś powtórzeniu możecie poczuć, że kolana, nogi schodzą dużo niżej, co oznacza, że mięśnie się już troszeczkę rozluźniły. Drugie ćwiczenie to jest przyciągnięcie kolana do siebie. Przy wdechu lekko przesuwamy do przodu. Przy wydechu znowu staramy się dociągnąć do siebie. Jeśli ktoś nie jest na tyle rozciągnięty, to można tu pod kolanem nawet pasek sobie po prostu podłożyć, żeby można było za te kolano ciągnąć. Wdech troszeczkę od siebie, przy wydechu do siebie. Dobrze to połączyć z mięśniami brzucha. W momencie, kiedy mamy wydech, kiedy dociągamy kolano, myślcie o dociskaniu pępka brzucha w stronę kręgosłupa, czyli dolna część pleców w dół. Jeżeli robicie to na podłodze, to w stronę podłogi czy na łóżku, jeżeli on materac nie jest zbyt miękki, to też właśnie w stronę w dół. Wdech i wydech. Druga noga musi być stopa płasko podparta. Wdech i wydech. Znowu, jeżeli poczujecie, że przynosi Wam ulgę, przytrzymanie, to przytrzymujemy. Jeśli jeszcze mięśnie nie są gotowe, no to kontynuujemy przez rozluźnienie, wdech i przez przyciągnięcie, kiedy rozciągamy tutaj te mięśnie z tyłu. To na część uda, ale również tutaj okolice pośladka i biodra. Wdech i wydech. Zmieniamy stronę i to samo. Przy wdechu noga do przodu, przy wydechu dociągamy do siebie. Z własnym oddechem. Także jeżeli
macie głęboki, długi oddech, no to ruch będzie też dużo wolniejszy. Jeśli ktoś ma płytszy oddech, to ruch będzie szybszy, ale staramy się ten oddech tak uspokajać, żeby ten ruch był jak najwolniejszy. Może jeszcze raz. Świetnie. Teraz położymy sobie tutaj prawą nogę, no tak troszkę nad kostką, na lewym udzie. Znowu ramiona tutaj blisko, mamy te podparcie pod nasze biodra i kołyszemy się znowu lekko. Cała dolna część ciała, ale plecy i barki w tej samej pozycji zostają. Tu dobrze, gdyby wdech był, jeżeli to jest prawa noga, tak jak moja, przy ruchu do prawo, a wydech przy ruchu nogi w lewą stronę, bo wtedy te mięśnie tutaj rozciągamy i zawsze na wydechu jest łatwiej te mięśnie rozluźnić. Ciało się przy wydechu bardziej rozluźnia. Przy wdechu jest bardziej napięte. Czyli wdech na prawo i przy wydechu do lewej strony. Nie przejmujcie się, jeżeli ten zakres ruchu jest naprawdę bardzo mały. Chodzi o to, żebyście czuli tutaj tą prawą stronę. Bez bólu, tylko takie uczucie, że mięśnie jest ciągnięty, że się rozciąga, ale nie jest to taki jakiś tępy ból, który będzie powstrzymywał Was od tego ćwiczenia. To będzie oznaczało, że zbyt mocno próbujecie rozciągać te mięśnie. Znowu, jeżeli ktoś poczuje, że to przytrzymanie daje Wam ulgę, to pozostać w tej pozycji chwilę. Jeśli nie możecie zejść tak nisko, to po tej lewej stronie można zacisnąć pięść i wtedy oprzeć sobie biodro na pięści. Wtedy ta noga nie idzie tak daleko w lewą stronę, nie schodzi tak nisko. Już znowu z lekkim przytrzymaniem. Jeszcze raz. I zmienimy stronę. Powolutku. Bez pośpiechu. I teraz wdech na lewo. I wydech przy ruchu dolnej części na prawo. Dłoń płasko, kiedy schodzimy niżej, stopa jest bliżej tutaj podłogi, albo znowu pięść i wtedy ten ruch, zakres ruchu troszkę tutaj zmniejszamy. Tak, żeby rozciąganie teraz lewej strony było dla Was przyjemne. No, w zależności od tego, po której stronie jest ta rwa kulszowa, to będziecie to robić na lewo albo tylko na prawo. Znowu można przytrzymać. Jeżeli ta rwa kulszowa jest u Was z lewej strony, no to będziecie to robić więcej powtórzeń na tą lewą stronę, przechylając nogi do prawej, tak jak to teraz robimy. Dobrze rozciągać obydwie strony, bo wtedy też rozciągamy dolną część pleców i tutaj angażujemy też mięśnie boczne pleców z obydwu stron, które też mogą rozluźnić tę sytuację. Bo jeżeli to trwa już dłużej, to wtedy spinają się wszystkie mięśnie. Szczególnie jeżeli unikacie ruchu, unikacie ćwiczeń, to no niestety to nie pomaga. Przy rwie kulszowej trzeba jak najszybciej zacząć rozciągać prawidłowo mięśnie, bo tak jak przy bólach pleców, jeżeli oczywiście nie był to jakiś wypadek, co jest związane z urazem kręgosłupa, jeżeli to jest tylko mięśniowe,
czy właśnie spowodowane tym, że gdzieś ten nerw został lekko tutaj zablokowany, to trzeba jak najszybciej rozpocząć właśnie ćwiczenia, żeby nie usztywnić potem większej partii ciała, co powoduje jeszcze większy dyskomfort, jeszcze większy ból. Może jeszcze jedno powtórzenie. Jeżeli czujecie, że to jest ćwiczenie, które Wam przynosi ulgę. Następna wersja to jest z założeniem znowu nogi, tylko teraz nie będziemy się kołysać na boki, tylko dobrze by było tą nogę sobie na czymś podeprzeć. Wszystko zależy, czy macie mocne mięśnie brzucha, bo jeżeli ktoś, kto ćwiczył, złapał rwę kulszową, no to to ćwiczenie zrobi bez problemu, będzie miał mocne mięśnie brzucha. Chodzi o to, żeby teraz przyciągać tę nogę do siebie, czyli osoby, które mają mocne mięśnie brzucha, nie sprawia im problemu uniesienia tej lewej nogi, czyli ciągniemy obie nogi do siebie, żeby czuć teraz tutaj znowu tą prawą stronę, to wykonuje to w ten sposób. Osoby, które nie ćwiczą i czują, że wstrzymują powietrze, że tu nam się zaczyna spinać cała szyja, wszystkie mięśnie tutaj z przodu, przy szyi, przy karku, to inne ćwiczenie wykonamy. Będziemy dociągać tylko kolano tej prawej nogi do siebie. Tak na początek. Wdech opuszczamy, wydech przyciągamy do siebie. Znowu, jeżeli ta noga jest dosyć daleko, nie możecie dosięgnąć, unosicie głowę, czego nie chcemy, to znowu można sobie tutaj pod kolanem pasek ściągnąć i ciągnąć go z dwóch stron, żeby był ten ruch tej nogi, ale znowu do momentu, żebyście czuli, że się rozciągają mięśnie, ale nie ma bólu przy tym, który jest sygnałem, że próbujecie te mięśnie troszeczkę za mocno naciągać. A wersja właśnie dla osób wysportowanych, które ćwiczą, mają dobrą kondycję, dobre mięśnie brzucha, to i mocniej rozciągnięte mięśnie, bo przy tym ruchu dużo głębiej rozciągamy tą prawą stronę teraz. I znowu, jeżeli ktoś czuje, że ta pozycja fajnie na Was działa, dobrze się w niej czujecie, to wytrzymać przez chwilę. Tu można sobie podłożyć ręce, czy znowu właśnie ten pasek, żeby nie unosić głowy, nie odrywać barków, bo wtedy niepotrzebnie obciążamy nasz kark. My chcemy tutaj rozciągnąć dolną część ciała, poluzować te mięśnie, żeby pozbyć się rwy kulszowej, a nie znowu tutaj napinać inną część ciała. I tak pooddychać spokojnie kilka razy z tym przytrzymaniem, albo jeżeli czujecie, że to za długo, w każdej chwili właśnie sobie to wrócić do tego ruchu opuszczania i rozciągania, czyli przy wdechu stopa prawa na ziemi, przy wydechu ciągniemy albo ciągniemy same kolano. Wdech i wydech. Można przytrzymać, tylko przy przytrzymaniu rozciągania w dalszym ciągu oddychamy. Jest bardzo ważne, żeby teraz dostarczyć jak najwięcej tlenu do Waszego organizmu, do właśnie tych mięśni przykurczonych. Może jeszcze jeden raz z przytrzymaniem. Która opcja bardziej Wam pasuje? Musi Wam być po prostu wygodnie. Może być odczuwalny, lekki ból spowodowany rozciąganiem tego mięśnia, rozluźnianiem tego nerwu, ale nie, że wstrzymujecie oddech, że zaciskacie zęby, że robicie to na siłę. Wtedy to te wcześniejsze ćwiczenia dużo Wam, to te wcześniejsze ćwiczenia można po prostu powtórzyć jeszcze raz. Następne ćwiczenie. Założymy sobie teraz prawą nogę na lewej. Czyli już te kolano mamy tutaj bardziej wyciągnięte.
będziemy bardziej tę stronę rozciągać. Znowu dłonie blisko tutaj biodra i schodzimy na lewą stronę. Wdech, kiedy sylwetka jest tutaj w pozycji naszej wyjściowej, lewa stopa płasko na ziemi. Przy wydechu znowu z takim lekkim pochyleniem bioder i nóg w lewo, ale bez unoszenia prawego barku, bo wtedy to ciało wykorzystuje element balansu, tak? A nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby tu rozciągnąć nie tylko właśnie te mięśnie pośladkowe i tu uda, ale też tylne, boczne tutaj z tyłu pleców. Znowu z pięścią po lewej stronie wspomagamy te kolano, biodro, albo dłoń płasko, wtedy możecie zejść niżej. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie, jesteście gotowi, żeby te mięśnie bardziej rozciągnąć, to wtedy lewa dłoń płasko, albo nawet ją troszeczkę odsunąć od tego biodra. Wtedy one nam, te nogi, kolana, pójdą niżej. Ale cały czas sprawdzamy, jak nasz prawy bark, żeby nam nie uciekał, nie podnosił się do góry. I znowu można w tej pozycji pozostać przez kilka oddechów. Takie naprawdę bardzo spokojne oddechy. I zmieniamy stronę. Zakładamy lewą nogę na prawej. Zaczynamy najpierw z dłońmi blisko naszego ciała. Znowu, jeżeli to za nisko schodzimy, to teraz z prawej strony mamy pięść. Blokujemy ruch tego biodra, żeby nie schodziło niżej. Jeżeli chcemy spróbować niżej, to dłoń jest płasko albo znowu lekko odsunięta. Wtedy możecie zobaczyć, poczuć, która wersja, opcja z dłonią najbardziej Wam odpowiada. Im niżej schodzicie tutaj z tą lewą stopą i z lewym kolanem do boku, to tym głębsze rozciąganie. Także musicie po prostu sprawdzić, na ile Wasze ciało już jest gotowe. Znowu można lekko wytrzymać w tej pozycji przez kilka oddechów. Teraz sobie skrzyżujemy nogi. Jeżeli kolana są dosyć daleko, to tak bardziej tutaj za uda z tyłu łapiemy i delikatnie staramy się kołysać na boki. Jeśli ktoś jest bardziej rozciągnięty, te kolana i uda są blisko klatki piersiowej, to można dłonie tutaj z przodu pod kolanem, żeby dociągnąć bliżej, albo nawet spróbować zapleść ramiona, ale znowu bez uniesienia głowy, bez napięcia w karku, w szyi, barki nisko, prawie leżą na podłodze. Uniosły się tylko dlatego, że uniosło się ramię. Też można pozostać przez chwilę tak na jedną stronę i na drugą. Głęboki wdech na jedną i wydech na drugą stronę. Jeszcze jedno ćwiczenie w pozycji leżącej na plecach. Zaczniemy od prawej nogi. Ona będzie ugięta w kolanie, ale tak z tym kolanem na dół. I ciągniemy teraz lewe kolano do prawej strony, czyli przeciwna dłoń, przeciwne kolano. I znowu, im bardziej ciągniecie kolano, stopa będzie też niżej schodziła, do momentu, kiedy nie unosi się przeciwny, czyli w tym wypadku lewy bark. Żeby tutaj bardziej zrównoważyć, to lewe ramię można tak wyciągnąć tutaj do boku, tak na wysokość barku. Nie wyżej, nie niżej,
tylko tak w linii z naszymi barkami. Wtedy tak nam się tutaj zbalansuje ta lewa strona. Jeżeli schodzicie dosyć nisko z tym kolanem, jeżeli kolano jest dosyć wysoko, no to wtedy ta dłoń, ramię, lewe ramię może być bliżej Was. Zrobimy to samo na drugą stronę. Czyli z ugiętą nogą opuszczamy te lewe kolano, kładziemy lewą dłoń na prawym kolanie, sprawdzamy jak tu prawa strona, znowu można wyciągnąć te ramię do boku i rozciągamy tu znowu prawą stronę, jak również bok i plecy po prawej stronie. I powolutku wracamy. Wyciągamy ramiona wysoko za głową. Znowu możemy tak lekko pokołysać biodrami na boki. Przesuwają nam się kolana z lewej na prawą stronę. Jeżeli czujecie, że chcecie powtórzyć jeszcze któreś jedno z ćwiczeń rzeczywiście najbardziej Wam odpowiada dzisiaj, to jak najbardziej wrócić sobie do jednego czy dwóch ćwiczeń jeszcze. Ważna rzecz zawsze, kiedy się obudzicie rano, czy po skończonych ćwiczeniach, nie zrywamy się na równe nogi, żeby wstać, tylko zawsze, zawsze pamiętajcie, przekręcamy się najpierw na jeden bok. Zostajemy w tej pozycji przez kilka oddechów, szczególnie właśnie rano, kiedy się obudzicie, kiedy wszystkie mięśnie są jeszcze pospinane, one się dopiero budzą, to trzeba tutaj zadbać o swój kręgosłup i dopiero wtedy można powolutku, podpierając się na dłoniach, usiąść, a jeżeli to jest leżenie na podłodze, to na czworaka i powolutku wstajemy, podpierając się na jednej nodze. Także dziękuję bardzo Wam za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Mam nadzieję, że Wam pomogą w uśmierzeniu i pozbyciu się rwy kulszowej. To były ćwiczenia takie najprostsze, szczególnie dla tych osób, które już naprawdę mają duży ból i nie są w stanie chodzić czy usiąść, a będą też właśnie ćwiczenia w pozycji na czworaka i w siedzeniu na krześle. Także zapraszam na kolejne odcinki, a dla osób, które dzisiaj właśnie zaczynają, to zobaczycie, że z czasem jak będziecie te ćwiczenia wykonywać regularnie, ale bez zbyt dużego forsowania czy naciskania, to będziecie gotowi też na te następne odcinki również. Dziękuję bardzo i czekam na Wasze komentarze, sugestie, pytania. Po to tu jestem, żeby Wam wszystkim pomóc. Jeśli Wam się dzisiejszy odcinek podoba, proszę dajcie kciuka do góry i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.